Wędrówki z dinozaurami to kultowy już paradokument wyprodukowany przez telewizję BBC, starający się przybliżyć widzom naturalne życie dinozaurów. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na garść ciekawostek związanych z tym programem. Standardowo zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji oraz do odwiedzenia naszego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. W Polsce dokument ten był emitowany za pośrednictwem Telewizji Polskiej na kanale drugim od 2000 roku. W odróżnieniu od wielu starszych filmów dokumentalnych poświęconych dinozaurom, przeznaczających niewiele czasu na sceny ze zwierzętami, wędrówki z dinozaurami niemal całkowicie skupiają się na pokazywaniu scen z życia prehistorycznych zwierząt, ich zachowań, interakcji z otoczeniem, relacji z przedstawicielami swojego i innych gatunków, zdobywania pożywienia, walki i rozmnażania. Dane o tych aspektach ich życia uzyskano dzięki badaniom skamieniałości, uzupełnionym przez spekulacje oparte na analizie zachowań współczesnych zwierząt. Jednocześnie z powstawaniem oryginalnej serii Wędrówek z dinozaurami, Tim Haines napisał książkę pod tym samym tytułem. Została ona wydana w roku 1999, czyli w roku premiery serialu. W Polsce została wydana w roku 2000 przez wydawnictwo Muze S.A. Oryginalna seria wygrała 3 nagrody Emmy i 11 innych nagród. Powrót dinozaurów, Pazur olbrzyma i powrót dinozaurów, Potwory na fali wygrały po jednej nagrodzie British Academy of Film and Television Art. Zdjęcia przyrody kręcono w Nowej Zelandii, Tasmanii, Nowej Kaledonii, USA, Chile i na Bahamach. Choć wędrówki z dinozaurami okazały się wielkim sukcesem medialnym, niektóre ich aspekty ściągnęły na serial krytykę ze strony naukowców. Serial mimo czujnego przygotowywania się nie był w stanie się wyzbyć wszystkich błędów. Jednym z takich błędów było to, że w odcinku Pod skrzydłami olbrzymów, podczas scen, które odbywały się w mezozoicznej Europie, pokazane jest polowanie utahratopów. W rzeczywistości ten gatunek, jak sama nazwa wskazuje, żył w stanie Utah na terenie Stanów Zjednoczonych. Takich błędów jest znacznie więcej i wynikały one najprawdopodobniej z konieczności dużych spekulacji na temat życia tych zwierząt, do jakich byli zmuszeni twórcy. W 2013 roku miał premierę pełnometrażowy film kinowy, stworzony w technologii 3D. Został wyprodukowany przez BBC Earth i w odróżnieniu od serialu nie ma czysto dokumentalnego charakteru, a jest fabularyzowaną historią. A czy wy oglądaliście ten program? Dajcie znać w komentarzu.